Tutaj no raczej jest sporo, ale rzuć sobie czysto na spryt. Zdałem. Uuu! Wybitnie, Już nie wybitnie. takie rzuty były, więc nie wiem, czym się jarasz, Koral, ale. Spejson, zrzedła ci mina, zbladła, bo to nikt inny, jak Michał Szewczuk. Zabijcie to, zanim złoży jaje. Naprawdę taki rzut na zidentyfikowanie go? Zmarnowałeś swoją życiówkę, no. Poznałeś Szewczoka i dopisz sobie do ekwipunku wszystko, co masz ten Szewczok na karcie. Taka figurka do wrzucenia do wody, nie? Ciepłej. A w tym czasie Wiktor z tym. Masz dialog. No, to tak, gdzie Wiktor, jesteście? Wiktor, zgłoś się. Jestem, gdzie jesteście? No jakieś 100 metrów dalej, znaczy wróć, 100 kilometrów dalej minęż. Co? Przyjechało przy ten, jakby to nazwać, powitanie od generała O'Hary, nie? No, więc... Mamy mały problem. My też. Generalnie Mike i Clays są w gościnie u mieszkańców tego miasta. To powiem tak, ja może złożę ten, nałożę koła na ten samochód i pojadę w tamtą stronę. Przydałoby, znaczy możemy wykupić w zamian za ten sprzęt elektroniczny, który zdobyliśmy niedawno. Mówisz, że chodzi o te narzędzia, co były w aucie? Chyba tak. No to możemy im, znaczy no w sumie możemy im je oddać, ale najpierw muszę auto złożyć i tam pojechać, bo nie, wolę pociągiem nie cofać. Słuchajcie. No. Nie wiem czy pamiętacie, ale ja starą postacią miałam tu jebutną narzędziówkę, tak a propos. Mamy twoje wszystkie małe chemiki i tak dalej, ale jeszcze w aucie też znaleźliśmy narzędzia, wiesz? Tak, ściągnięcie auta to będzie no budowa. No musisz rzucać, bo Sowa sam to ogarnie nawet. Sowa flipnie auto jak w Minecrafty. Tak. Zlazno i mechanika przeciętna, żeby zamontować. No, to będziemy rzucać na mój spryt, czy się uda. Pamiętaj, że no benzyny nie, tylko że macie swoją. Mogę zrobić z chemii, no. Mamy tam jakieś chyba materiały. Po alkohole i te inne. No, to też. Tylko, że w miotaczu nie była benzyna, pamiętaj? A stworzenie do autka na te 100 km czy więcej nawet nieco zajmie. No dobra, ale mogę zacząć robić, tak? Dobra, no rzucę dwa testy, na jedno będzie na naprawianie, w sensie montowania opon, no zamontowane. Teraz na chemię rzucamy. Na jaki chcesz poziom? I jakie rzeczy mam odjąć? Mam parę, ze dwie, butelkę alkoholu mam. Mamy jakieś chyba tam na pace ten, oleje zostały czy coś takiego w tej podłodze, co strasznie waliło. Ta maść. Dobra, chcesz na... Cały to autko, że ponad 100 km przejedzie, nie? No w to jest powrotem, no, żeby nie... Dobra, no to wszystkie oleje plus alkohol i starczy ci na jedną stronę. Okej. I zajmie ci to całą noc. No to, Wiktor, widzimy się rano, no. No dobra, pośpiesz się. Dobra, Wiktor. Gdzie idziesz spać? Są drzewa w okolicy, jeżeli o to ci chodzi. Mam w znajomości terenu specjalizację ruiny, więc zgadzam się w okolicy. Znaczy, tory już nie były przy ruinach, najbliższy będzie ten mak ze stacją benzynową. Tam nocowali ludzie, więc to chyba jest dobre miejsce, nie? Okej, okay, więc sobie tam nocujesz, odpiszcie wszyscy znowu żarcie i tak dalej. Ci, którzy tego nie zrobili. I tak miewam noc. Wąziu, utrudnienia za nieprzespaną noc 30%. Ale za to masz paliwko. Clover się obudziła. I cóż. Dość mocno kłóci się z Sową, ale o dziwo go nie postrzeliła. Jeszcze. Jak coś załatałem Sowę i Clover. Nie? No wiem, wiem. A teraz ten, mam pytanie, jakbym sobie podał tą adrenalinę, co zrobiłem z tego mutanta, czy to by mi zeszły te utrudnienia? No tak, ale potem by wróciły z dwojną siłą. No, a na ile czasu by nie było, no to dobra, to sobie zostawię. Ile może trwać adrenalina? Godzinę? No krócej. Nie wiem, krócej. 15 minut? Zależy od max. Dawki, adrenalina nie może, nie trwa długo, bo inaczej serce... No te 15 minut, no. No dobra, to będę używał awaryjny. To patrząc tak na Clover, ty jedziesz ze mną, Sowa pilnujesz pociągu, a Jack pilnuje Sowy. A Michała zostawcie gdzie chcecie. Czekaj, gdzie jedziecie? Jezu. Bo jak jedziesz autem, to ja
Co, jak jedziesz autem, to ja pojadę z chęcią. Nie będziesz jego chyba... pilnąć pociągu, bo ukradną i co wtedy? A masz jakąś inną broń, bo w tym nie mam. Mam swój honor. Towa, to nie jest, że tobie ukradną, ale... Wiesz, ty cię zastrzeli znowu ta taki dupek, co strzela z daleka i co wtedy będzie? No, sumie. A masz coś, co dalej strzela? Pokazuję mu zaplecze, zajrzyj sobie do notatnika, ja najwyżej weź MP5 Clarka, który dostał ode mnie, ale skoro nie gra, to ja ją zabieram z powrotem od niego. Ona miała pełny magazynek, nie? 14 pulisków, mam tu zapisane w karcie. To nawet, no to bierz tam, bierz co masz, broń pociągu, nie daj go zabrać, weź go jedź dalej i wręczam mu, no nie no, krótkofalówki. Patrzę na Clover, czy może nie ma krótkofalówki w tej swojej torebce. Okej, sprawdźmy, czy Clover ma krótkofalówkę. Chemik, mechanik, elektryk, syzole, lornetka z wymierzeniem odległości, latarka combo, 12 bateria, miś, detektor metalu, koc, śpiwór, łom, gogle, szampon, kosmetyczka, mydło, szczoteczka do zębów, baciki, lusterko, pasta do butów, nóż, maska przeciwgazowa, wzorowana na maskę, czy się DVD, wszystkie sezony, los, gry o tron, manga, chemik, sklep, liczne DVD, strój kąpielowy, proszę do prania, wybylać ciuchy na różne okazje. Nie. Bo mówię mu, to najwyżej jakby tu znowu jechali ci, to jedź dalej, ale nie przesadzaj z odległością, nie? No najwyżej się gdzieś spotkamy, kawałek dalej. Jedźcie wzdłuż torów, to nas znajdziecie. No, dobra, no to wsiadam do tego samochodu i będę jechał, no. One takie schochnięte, ale no, usiadłem z przodu. Już powstrzymam komentarz typu, dzieci zapraszam do tyłu. No i nic, no i jadę dalej, w ciszy jedziemy dalej pewnie. No, jedziecie w ciszy dalej. Okej. Co by wam tutaj podróż nieco urozmaicić? Spójrzmy sobie. Chciałbyś. Spójrzmy sobie na powiedzmy... Skażenia, bestie czy maszyny? Daj mi w końcu jakiegoś mutanta raz w życiu. Bestie. No w sumie. O, łowca, chociaż skażenia. Łowca mutantów, który nie spotkał mutanta. Jasper. And his sad story. Okej. Okay. Czekajcie, ja sprawdzę, czy go dobrze... Proś dalej, proś dalej. Jak mi będzie ci dane? Wiesz. Dam radę chyba. Chyba. Nie mam pewności, mnie. Dobra. Rzuć sobie na wypatrywanie. Clover też rzucimy, chociaż ona jest upośledzona na percepcji. No zdałem, już nie mówię jej rzucać nawet. Nie zdała? Ty zdałeś? No, z jedynką to. Okej. Okay. Zauważasz, że droga przed wami, teraz ta, którą jedziecie... Czekaj, to nie było to. Dobra. Ma pełzające jakby iskry i elektryczne błyski na nawierzchni. Wasze włosy zaczynają się nieco unosić i stawiać dęba. A jak dotykasz metalowego przedmiotu, to cię kopie. Pytam się, wiesz może o co chodzi? Jeżeli ci zależy na twojej elektronice, to tam nie wjeżdżaj. I tak poprawię włosy do sterku. No dobra, będziemy omijać, bo krótkofalówka jest mi potrzebna. Okej, okay, no to żeby się nie wjebać w większe takie te będzie tylko prowadzenie. Tylko to jest elektroniczne, nie? Powiedzmy trudne prowadzenie, żeby w żadne nie wjechać głębsze takie. Oj, bez jedynki. No jest jedynka i trójka to nawet. Okej, okay, więc ominąłeś to wszystko, bardzo ładnie, pięknie. I jedziesz już dalej po normalnej drodze. Gdy tak sobie jedziesz, zauważasz, proszę ja ciebie i kampera wbitego, który tak spadł z mostu na bok. Mhm. I na nim sporo śladów krwi takich świeżych. Czy krew jeszcze cieknie, tak? Tak. No, kusimierz, żeby sprawdzić, czy ma trochę benzyny w sobie, no. No nic, mówię, Clover pilnuj samochodu, ja podejdę tam. Sprawdzę, czy jest benzyna, bo u nas jest słabo. Okay. Mamy pusty kanister w bagażniku? Powiedzmy, będzie. No i taka gumowa rura, dobra. No to obrzyn w ręku i wiesz, podchodzę powoli, nie? Robiąc trochę więcej hałasu niż zwykle, żeby jak w razie czego coś tam siedzi, żeby wyskoczyło od razu. Okej. Okay. I właśnie to coś, jeszcze z mięchem w pysku,
wychyliło się i wysłało sobie na, w twoją stronę biegnie. Inicjatywa. Jest, możesz mi opisać wygląd tego przynajmniej? To wygląda, zostawmy tutaj jednego z tych. Wygląda to jakby kiedyś było człowiekiem, z tym, że teraz ma taki wydłużony pysk, długie no czarne włosy i ogon. To jest łowca. Nie, to nie jest łowca. Znaczy ja nie znam się na bestiariuszu, bo nie czytałem, ale tak. To jest mutek. O. To jest mutek, tak. Zresztą tekst w końcu. Tyle czasu przebyłem i w końcu coś spotkałem. I mówi, mięso. Mięso dla Boba. Bob. Uspokój się. Nie chcę tego robić. A to jest, człowiek, to jest taki człowiek, który zmutował po prostu, tak? Mhm. Tak po cichu też jestem mutantem, ale nie jem mięsa. Ja mam... Plus moja zdolność z obrzyna to jest 2. I 2... 4, 5, 7, 10 mam. Daj turnordera, okay. Bo... No jest turnorda, czekaj, może nie... A, jest, dobra, ja mam go złożonego, dobra. Znaczy tak czy siak pierwszy jesteś, więc musisz nawet zmieniać. No bo ma jeden. Dobra, Bob jest w tym momencie w odległości mniej więcej 5 metrów od ciebie i wbiega pod górkę. Kurna, nie chcę go zabijać, bo jednak można było ciekawie ten wątek rozstan, ale nie mam bolasów w ręku, a wyciąganie ich może się źle skończyć dla mojego życia. To jest coś takie małe przyżegnanie, no sorry, bo czas na ciebie, nie? I robię krok do przodu za te dwa segmenty i walę... Teraz mam pytanie, mój pogromca jest wersją 2 pociski na raz, czy 2 spusty? To jest dla mnie istotne. Mi się wydaje, że to pod strzelbę będzie, no... Czy dwa? No, jeżeli to jest dubeltówka z... Cóż, teoretycznie mógłbyś załadować sobie w jedną strzałkę, a w drugą ten, więc 2 spusty. No właśnie o to mi chodzi. No to w teorii, no to walę najpierw z jednej lufy. I chcę zobaczyć, jak to by, no, rzucam. No to ja tylko zrobiłem krok, więc... To jest 30% łatwiej przez to, że jest ten, nie? No, ale mam utrudnienie 30% chyba przez noc, nie? Więc się zeruje. Jedna kostka. Ups. Zacie się? Klik w jednej komorze, no. Dobra. Chyba, że obrzyn druga? Tylko na 20, bo nie pamiętam. Zaraz zobaczę. Obrzyn tylko na 20. To nie, no to się nie zaciął. No to, 19. No nie trafiłem. Ale poszło weter. No i drugie leci. Przyłożenia weter. O, jedynka jak coś. Jedynka. Dobra, Bob dostał w głowę. Która rozwaliła się na małe kawałeczki. Takie no, Bob, mogłeś się zatrzymać. No nic, on ma jakieś ciuchy na sobie, co on już biegał po prostu zarośnięty. Miał ciuchy na sobie i tak jak go przykujesz, zauważasz, że w torbie miał mięso nieludzkie, zwierzęce i małą tabliczkę z cenami, wypisanymi krzywo. Kilo mięsa, 2 gamble. Jakiś adres? Nie. Tego to miasta? Jest też lista stałych klientów. No, rzucaj na spryt. Mógł na mnie nie raszować, nie chciałem go zabijać, no. Rzucaj na spryt. No, znaczy no na co dokładnie? Koleś, rzucić. Koleś chciał z tobą pohandlować mięsem. No, powiedział mięso i rzucił się w moją stronę, no. No wiem. No, tak, no. Nawet bym się śnił po nocach. Dobra, biorę kawałek, znajdę jakiś kawał blachy przy tym aucie urwany czy coś. No znajdzie się takie zadeszenie. No to robię szybko, taki doł z piachu odsypuję, turluję jego ciało, to mięso w sumie wezmę, bo może się przydać nawet na polowanie, tą torbę. Przykrywam blachą, przysypuję i tankuję kanister, ile się da tej benzyny. Okej, powiedzmy, że będzie na drogę powrotną i dokończenie tej. Okej. I co jeszcze znajdujesz w kamperze? W kamperze, no, sporo dzikich zwierząt wisi na hakach nad sufitem. Pod sufitem. Co jeszcze takiego Bob miał u siebie? Bo po siebie miał 3 butelki wódki. Okej. Okay. X. Stare gogle. Kapelusz safari. Przerwało mi. Czy stare gogle. Gogle, kapelusz safari. Zakładam go po prostu. Jeden granat, ten dymny. O, biorę. Do 6 pasków, takich do spodni.
Wezmę, też się przydają do tamowania krwi. Czerwoną chusteczkę. Stare damskie szpilki. Wezmę dla Clover. Zdjęcie cześć. Jakiejś rodziny. Jest adres na odwrocie? Nie ma. Kurwa, no nie mogę prosić o przebaczenie jego rodziny. Młotek, tasek i topór. Do mielenia. Czekaj, szpilki, młotek, tasek i topór. Bęben od pralki. Tego chyba nie chcę. Kamizelka przeciwodłamkowa z wytrzymałością 1, nieco podniszczona. No wezmę. Lekka to jest. Czyli jeden co redukcji, tak? Tak. Bob miał też 40 metrów liny. 3 razy sidła małe. 3 razy sidła duże. 3 sidła małe. 3 sidła duże. Zwój drutu kolczastego. Okej. Okay. Tak 20 metrów. Drut kolczasty 20 m. Zestaw do szycia. Zestaw do szycia. Magazynek do Ingrama pełny. No, magazynek do Ingrama full. 40 dolców nowojorskich. O! To biorę tak, wiesz, za pazuchę, do płaszczyka. 40 do nowojorskich. No smutno mi, typa, nie lubię zabijać. Painkiller. Painkiller, dalej. Pinio razy 2. O. X-Pinio. Lek na hemofilię X1. Hemo. Filia X1. 6 rurek PCV. O, rurki brzmią ciekawie. Klucz francuski. Trochę drutu. Z izolacją. Powiedzmy tak 10 metrów. Drut. Izolacja. Monitor HD w dobrym stanie. HD. Czemu takie dobre rzeczy dajesz za zabicie takiego NPK-a? Smutno mi go tak okradać. Drabiny. Aparatury radiowęzła. I 3 płyty CD. Oraz kolejne zdjęcie. Nieco nowsze. Diabu. Gorzej wywołane. Na Diabu. Którym jest Bob. Na którym jest Bob. I typ, który obejmuje tego ramienia Boba. Taki przygruby. Tu podpis przyjaciele na zawsze. I powiedzmy... Typ jest no, na zdjęciu z Hiszpańczykiem, sombrero i... To Meksyk. No, Meksykańczykiem i wąsem. I z tyłu podpis Speedy plus Bob. Czemu wiedziałem, że wprowadzisz swojego Speedy'ego? No kurwa, nie chciałem go zabijać. No, i to tyle. Teraz. No dobra, biorę... A, jeszcze grzebień. No grzebień dam Clover. I maskę konia. Okej, maska konia. Ta typowo internetowa, tak? Aha. No. No dobra, no to smutny wracam do samochodu. Co tak długo? Zabiłem Boba. Na chuj. On się rzucił na mnie, myślałem, że jest agresywny. Zruszyła ramionami. Ale tak, że o ty zimno, suko. Tak... Dobiliśmy chociaż pogrzeb? Tak, zakopałem go. I okay, tak wyszła, mi... wyszła z auta. Pokaż gdzie. Przed oczami. Zlała no, to. Pokaż gdzie. Szpilki, no tam. Okej, poszło tam. Wróciła po 5 minutach. No i? Nic. Jedziemy, skurwysyn. Czyli jak ja zabijam ludzi, to jestem skurwysynem, a jak ty strzelasz do Michaiła, to jest wszystko dobrze. Przepraszam, od kiedy Michaił to człowiek? A Bob? Dam był bardziej człowieczy od Michaiła, jestem pewny. Znam się na mutantach. Był wystarczającym zagrożeniem. Jak patrzę na ciebie, spodobam. Niech ci będzie. Nic, no to wsiadam tam grzebień. Pilki możesz jej dopisać do EQ, co tam jeszcze jest. Mm-hmm. Nie przyjęła ich. Koło 9, gdy... Wy tam zjedliście z Clover śniadanie jakieś wcześniej, podejrzewam. Koło 9, gdy Wiktor sobie zajadał śniadanko. A wy w zimnej celi, Klejs już się obudził,
Zaraz za chwilę do tego dojdziemy. Wiktorze, pod makiem stanęło auto z Clover oraz z... jak to się nazywa? Z Jasperem. Jakbym miał historię, to rzuciłbym sucharem, że Big Maca poproszę, ale nie znam. No nic, no Wiktor. Wiktor Awczy chyba, tak. Wiktor Awczy, dobra, więc tak. W tym czasie u Majka i Claysa dostaliście jakieś żarcie? Clays, budzisz się, ciemno jest. Halo. No, jak się stało? Co się stało? No, siedzimy w dziurze. Ale pamiętam, żeśmy uciekali z tych ruin, szliśmy i nagle się film mi urwał. Długo by opowiadać, a mi się nie chce. Nie no na razie, jak widzisz, siedzimy w dole. Masz jakieś światło, coś? No, zapalam na chwilę zapalniczkę. Widzisz ciało w kącie. Brodaty, dość wychudzony, martwy. Co to? No chyba Michalin był jakiś pracy. A. Serio? No. Patrzę na moją ranę, co z nią? Chyba ci zalepił. No patrzę na mchem jakimś. Boli? No boli jeszcze. Dobra, no to leżę i odpoczywam. Jestem głodny? No jakieś tam żarcie masz. I wodę no też. Coś tam jem. Mam nadzieję, że woda nie jest żółta. Zielona. Nie widzisz tego. Chyba, że bardziej sobie poświecisz. Piłeś to? Piłem. No to też piję. Okej. Okay. Pijecie sobie i gdy tak świecicie sobie, to rzućcie sobie na percepcję obaj. Dałem. Jakieś, a jakieś utrudnienia mi zeszły? Cóż, to był taki bardzo prowizoryczny. Nie, nie zeszły. Okej. Więc ty zauważysz, że te twoje draśnięcie, jakie zdobyłeś od zombiaków, a ta twoja dziura w brzuchu, ciało przy nich, jak to się nazywa, dookoła tej rany, skóra i mięso, robią się takie szarawe, nieco jakby gładszy i gdy dotykacie, jak to się nazywa, brudzicie palce sobie na czarno lub szaro. Przypalam to zapalniczką. Przypalasz to zapalniczką, no nic nie daje. Jest tu jakaś, nie wiem, materiał. Sobie otworzyć na ból za to, czekaj. Okay. Za przypalanie. Jaka to rana, bo lekki zdaje. W sumie nie rzucaj. Nie czułeś nic, jak paliłeś tamto miejsce. To biorę flachę Michaiła, scyzoryk polewam, wycieram, robię jedną dziurkę i też tam wlewam flachę. Okej. Okay. Na początku nic, ale gdy wyszło głębiej, odporność na ból. I biorąc pod uwagę, że to woda, no to trudne. A, 17-17, raczej nie zdałeś, co? No chyba, że lekka. Niestety. Rana ci nie wyszła, ale odporność na ból mówię... Cóż, teraz Spacen padł nieprzytomny. On też miał zalepione tym mechem? Nie. Kurwa. Tak. Halo? Wołam do głośni. Nikt nie odpowiada? Słyszysz tysiąc głosów w głowie. Wszystkie się o coś kłócą, rozmawiają. Bardzo problematyczne. Nie powiem. Kto mi go przerywa? Tylko tobie. A, tylko tobie. Czy Emir wrócił? Nie mam pojęcia. Powiedział, że idzie do łazienki, więc ja nie wiem ile on... Okej, więc nie wiem ile mu tam zejdził. Załóżmy, że wyklarował ci sytuację i właśnie zmierza ci do miasta. Dobra, no to wiesz, samochód tam, kluczyk do tego, kanister pod siedzenie. Benzyny praktycznie chyba już nie ma w baku, bo starczy, żeby tylko przyjechać, nie? No pary zostały. Dojechać i wrócić. Nie ściągnąłeś po tym, tyle, że możesz wrócić. No tak, ale jeszcze nie dolałem.
kanistrze i chcę go wpchnąć pod fotel. Więc zatrzymujecie się na granicy miasta. Co dalej? No... Z akcji co było... Ja nie wiem, co się... Znaczy on mi powiedział, że jakieś dziwne muzyki chodziły, tak? W sensie podnosiły tak, się. Tak, pył, zombiaki i tamte cosie. To słyszysz takie nagwizdywanie. Klover ci rzuca swoją gasmaskę. Tylko oddaj! No dobra, dzięki. To z, to z taką walichą tych narzędzi pod, pod ramieniem idę z tą gasmaską tam w głąb powoli, nie? Okej. Okay. I oczywiście teraz już nie obrzyn, tylko teraz pistolet. Idziesz? Na środek wybiegł mały ludzik zgarbiony, rzucę na wypatrywanie trudne. Gasmasce. No chyba zdałem, bo mam cztery. Spod płaszcza wystaje mu ogon i pas z żelaste łapy. Tak. Mam nadzieję, że nie zamierzasz się teraz rzucić mi do gardła, jak poprzedni. Naprawiające rzeczy? No jeżeli chodzi ci o narzędzia, tak. Są w tej skrzyni, tak kładę na ziemi i tak mówię, oddaj przyjaciół i są twoje. 10 minut. Dobra, no to siadam na tej skrzynce i czekam. Okej. Okay. Klejs. Pojawiło się światło, otworzyły się kraty, wyciągnięto ciebie i... Majka z dziury. Ja mam przy sobie swoje rzeczy. Mhm, macie obaj. Jesteście teraz niesieni na plecach. Po tych tunelach mijacie zielone światła. Masę szczury o ludzi. I zostaliście wystawieni na ulicy. Gdzie czekał na was inny szczur oraz Jasper? To jak ich widzę, no to wręczam małe. Pytam się, czy może mu zanieść to bliżej tego wejścia, czy da radę sam to udźwignąć. Zostaw tu. Wy swoich kumpli, isio. Dobrze, nie mówię taki agresywny i tak wysyłam rękę, Jasper jestem. Skłazak. Okej, okay. Później mi napiszesz, jak to się pisze, żebym nie zrobił gafę i mnie nie potem... Nie z... Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, kłazaku. Skłazak. Kłazaku. Skłazaku, a co ja powiedziałem? Widzisz, że Spaceon nie ma władzy w nogach. No to jak mnie daje radę tam iść, to go biorę na... przez wieżak jak w wojsku, na ramię i do samochodu, nie? Okej. Okay. Więc ładujecie się wszyscy do auta. I co dalej? No, widząc Spaceona, on w sensie, jak mam rzucić ci na oszac, żebym wiedział... A wróć, Spaceon jest nieprzytomny. No tak. Ale chcę oszacować, jak oni są ranni, w sensie... Ile im brakuje do wiesz, żeby było po nich, bo ja tego nie wiem. Zresztą są niby opatrzeni, ale zauważysz, że przy ich ranach, skoro dookoła robi się taka szarawa, gładka... Mogę rzucić na chemię albo biologię? Dowiedzieć się, czy to nie jest jakiś wirus, czy coś? Rzuć sobie coś. Na... no chemię to będzie. Mam. Turlu, turlu. No zdałem nawet z tą 20. Okej. Okay. Skóra dookoła zamienia się w coś a la węgiel. Ale to jest, w sensie, to się będzie dalej rozprzestrzeniać, tylko naokoło tej rany? Cóż, tego jeszcze nie wiesz. Możesz albo obserwować, albo wyciąć, albo przypalić, albo cokolwiek. Chyba wytnę. Jak patrzę na Space on śpi, tak? No jest nieprzydomny. Mhm. Tak, go tak po adrenalinę mu wstrzykuję, gdzie się obudził. Space on, obudziłeś się. Twoje serducho strasznie bije. Jest tak stary, wycinamy czy zostawiamy? Patrzę na to. Coś się zmieniło od tego podania alkoholu w to? Nie. Wycinaj. I zagryzam szmatę. No, teraz. Okej. Tak, Wiktor, jeszcze nie, znaczy, no, żeby jeszcze, tam go wrzucam go na maskę w ogóle auta, żeby lepiej mieć dostęp, bo nie będę go w samochodzie ciął, nie? No. Kładę go na masce i tam będę go, wiesz, zakładam kitel, stetoskop na szyję. Nie rób jaj, tylko tnij. Profesor Jasper on duty. O, czekaj, bo tu już może być problem. Muszę się upewnić. To będzie na chirurgię. Tutaj. Chirurgię mam. Twoje utrudnienia po prostu. No, powiem ci, że tylko jeden sukces na kości. Okej. Okay. Więc to będzie dla ciebie, biorąc pod uwagę rozmiar tutaj jak lekka rana, odporność na ból. No to zdałem. I tylko część została wycięta.
Dobra, pytam się go, dasz radę jeszcze wytrzymać trochę? Dom. No, no to walę drugi raz. W razie czego, jakby mi się nie udało, albo bym coś źle naciął, to mam medipaka w drugim ręku, żeby mu to zapodać, w razie czego. Dobra, to chyba bez strachu. Okej, okay, tutaj bez strachu. Wycięte nieliczne korana. Śmiertelne, ale to tu nie będzie te 15%, bo zdałeś przez te swoje cechy, czy co ty tam masz. I teraz no, trzeba to opatrzyć do końca, no pierwsza pomoc. No to teraz to już zwykłe obwijanko bandażykiem. Clover. Zdałem, z tą 20 nawet. Clover ogólnie widzisz, że nie patrzy na to wszystko. Zdałeś, dobra, 5% ci schodzi. I leczenie ran. No to może, żeby nie było fejne zaraz. Nie. Jeden sukces. Okej, okay, zwiększa ci się o 5%. No to na dzisiaj tyle pomogłem pomagikować przy nim. Więcej nie możesz leczyć ran? Patrzę na Claysa. I teraz Clays, z tym, że oblany test na wycinanie mu tego brzucha, bo jednak rana była spora i no sporo tak, wpływu tam wleciało, to będzie dla niego równe co zgon. A jakbym podam mam bierze! To użyj. Że wierzę, że dobrze sformuj zdanie. Wierzę, że poprawnie wytnie mi to gówno. Dobra. Zaś więc mam, czy kilka, z automatu? Kilka sprawnych ruchów i wyciąłeś mu tę samą, że tak powiem, skażoną część ciała. I teraz pierwsza pomoc. Czekaj chwilę. Zobaczcie, co ja tam mam w ekwipunku, bo... Ogólnie czułeś, jakby boska ręka kierowała twoją tak, dłonią. Tak, no chciałem to powiedzieć, że Bóg mnie natchnął jak malarzy, nie? Tak. Ale daj mi chwilę, bo ja muszę się upewnić, ja nie mam czegoś, co by mogło go tak bardziej podboostować w leczeniu szybciej. Bo jak zanim, jak ja zaraz skopię, to nie będzie miło. Medpack morfina. Co robi morfina, Metalheadzie? Jakbyś mógł. Ja to mogłem Foxowi morfina, a nie adrenalinę, ale dobra. No uśmierzy mu ten ból. Dobra, nie będę ten. Ciebie tam nie ma, Jack. Zresztą nie będę prosił Clover, bo ona jest na mnie obrażona jak na razie. Zresztą ona nie dotknie Claysa, to po pierwsze. Dobra, no, turlamy. No, rzucaj. Nie, jeden sukces. Nie zdałeś. Ale pierwsza pomoc go nie może zabić. Żeby nie zabije, 5% wchodzi za dodatkowych utrudnień. Dobra, spróbuję leczenia ran. Teraz poziom trudniej, leczenie ran dopiero po pierwszej pomocy. A, tam. No to dobra. To więc poziom trudniej teraz będzie, ale zdane raczej. No na tych 8-10 zdane. No. Schodzi 5%. No to tam i masz teraz leczenie ran trzeci. I 10% schodzi. Już przyspamowałem niechcąc. A jak mam te, jeszcze bo mam 50% z wycieku krwi i zmęczenia, to... Wyciek krwi będzie trwał, dopóki krwi nie odzyskasz. No i musisz dużo jeść. I biorąc tak, pod uwagę warunki, w jakich byliście, no to no, nic ci nie zeszło. Lasar, wyciek no, krwi ja jednak spałem. Ale w takich warunkach spałeś, że nie spałeś tak naprawdę. Ty zemdlałeś, Fox, nie spałeś. Ogólnie jesteście w chujowej sytuacji, że tak powiem. No dobra, tak tam wszystko porobiłem. Siadam za kółko i w trakcie, jak będziemy jechać z powrotem do początku, to ja opowiem Wiktorowi, co go minę. No po prostu... Zabiłem Boba. Nie wiem, czy byłeś, jak zabiłem Boba. Zabiłem typa, który sprzedawał mięso, wyglądał jak mutant. Rzucił się w moją stronę, bo chciał ze mną handlować. Ja uznałem to za akt wrogości i wypaliłem mu zobrzyna w łeb. Okej. Okay. No i teraz jest mi smutno z powodu Boba. Bo, no, bo był człowiekiem normalnym, który zarabiał sprzedając z mięso ze zwierząt, tak? No. Zdobyłem trochę sprzętu tam w notatniku, później to będziesz mógł sobie przejrzeć, co tam jest. Oczywiście okay. Rzeczy, które chciałem, to sobie wziąłem. Wziąłem sobie $40, granat dymny i kapelusz safari. Zgarnął ktoś worki z tymi lutami z ruin? No możemy wziąć, już tam jesteśmy. No, no to bagażnik i gida. No, bagażnik już pewnie się nie domyka, znajdźcie. No, już nieźle obudowani jesteście. Trochę na dachu, trochę z przodu. No, no to tak kończąc, no i... I wracamy, no, do pociągu, nie? I potem poproszę Sowę o pomoc w umieszczeniu go znowu na torach, nie? Spokojnie. Ja tym razem ci nie pomogę, wolę się wyspać. No, to musisz iść kurować, człowieku. Jasper, masz te rzeczy jeszcze raz do skopiowania? Bo nie zapisało. Wysnie. Dobra, odpiszcie sobie wszyscy to żarcie, ten obiad.
No i odpisuję z grupowego jakby coś. Z Sową wsadziliście to auto, znów wszyscy jesteście oni w pociągu. I skoro Korel chce skończyć, to skończymy. To... stop. No deklaruj, co tam chciałeś. Ja chciałem wziąć kawałek szmatyny, jakiegoś pręta albo kija, umoczyć w bourbonie i po tych ranach na plecach, co tam miałem, jakieś skażenie na... Dezynfekować bardzo porządnie. 90% spirytę. Wiesz, że sobie na plecach tak średnio raczej. Poproś może kogoś. No, proszę kogoś, żeby mi tam na osobę ja szmatą. Tak, wiesz, jak ten kitel, tak jakbym szykował się do wodzenia ręki w krowę, nie? Tak odsuwam rękaw na dół. Biorę za tą szmatę i jadę. Okej. Okay. I gdy... Gdy docieracie do pociągu, zauważacie kartkę przyklejoną. I co na niej jest? I co na niej jest? Jutro w południe snajper po prawej, snajper po lewej. Przyjedzie Humvee. Oddajcie Clover, ustrzelimy resztę. Będę z wami, dostaniecie Humvee. Podpisano McGonagall. Mam pytanie. Wyjaśnij mi tak. Mamy oddać Clover, a McGonagall dam nam Humvee za nią, tak? Dość pośpiesznie to było pisane i dość, no, bez ładu i składu. No tak, ale tak na czysty rozum chodzi o to, że mamy ją oddać? Oni nam dadzą Humvee albo McGonagall. Możesz to rozkminiać jak chcesz przez cały ten tydzień. To weź mi to kartkę, daj. Ja ci mogę to powiedzieć, Bądziu, o co z tym chodzi, ale i bez metagamingu, no to zaraz. No tak, no ja nigdy nie metagamingu. Myślę, że to skończymy, dobra.